Najładniejsza prowincja Wietnamu, Cao Bang. Spójrzcie na to. King Kong, Lord of the Rings, Władca Pierścieni mówi. Szósta rano, ja w takim pięknym miejscu jestem. Patrzcie tutaj. Miejsce jest oddalone od mojego domu około 2 km. Zajmuje mi około 3 minuty, żeby tutaj dojść. Dojechać, sorry. Mieszkam tutaj od roku. To jest najpiękniejsza dzielnica Wietnamu. Byłem w dużo prowincji, ale tutaj, w prowincji Cao Bang, jest najładniej. Patrzcie tutaj. King Kong. Władcy Pierścieni. Nie chcę, nie wiem. Walka o tron, Game of Thrones. Patrzcie tutaj, jak to wygląda. To jest zajebiste miejsce. To jest coś niesamowitego. Tu sobie biegam czasami, z tymi ludźmi rozmawiam. Tu każdy już mnie zna. Super, super miejsce. Bardzo to miejsce lubię. Tu jestem już nie wiem ile razy, 20, 30 czy 50 może razy jestem. Jak tutaj przyjeżdżam, to mi zatyka pierś ten widok zawsze. A najlepsze jest to, że jak pojechał tam dalej, to jeszcze jest lepiej niż tutaj. Taka ładna prowincja. Polecam każdemu tutaj przyjechać. Patrz jak się myje tam kurde w kanale. Tam dziecko, patrz, beztroskie to dziecko. Ale to dziecko ma dar w ogóle, że takie jest beztroskie. Jakie to jest dar w tych kurde czasach teraz. Bez telefonu, bez niczego tak się wychować. Jaki to jest dar, wow. Patrz jak się patrzy na mnie, wie, że o nim mówię. Nie ma nic bardziej terapeutycznego niż 6 rano i przyjście tutaj, żeby sobie pochodzić po polach ryżowych, kukurydzianych. A tam patrz, na górze, oglądajcie mój odcinek o zmarłych, widzisz tam na górze są takie chorągiewki, to są groby, widzisz tam, patrz, groby, widzisz, groby. I sobie teraz wyobraź, jak ta woda teraz spływa z tych gór po deszczu, to wszystko idzie tutaj, kurde, w tą ziemię, nie? Patrz ty, powód, że przyjechaliśmy tutaj jest, że chcemy kupić sobie wołowinę. A to jest najlepsze miejsce w obrębie 50 km, żeby tutaj przyjechać i kupić. Jest powód tańsze niż w mieście i lepsza jakość. Patrz na tą kurde nogę, kurde. Tu jakie żebra, to jest super. Wow. Banio? Hi, Chamba. A bit of more expensive, but it's better quality, no? Very nice. To jest wołowinka, ojojoj. Tu jesteśmy blisko Chin, nie? To jest 20 km od Chin, w tamtym kierunku. I to już jest inna kultura niż w mieście, nie? Tutaj byłem drugi. A ten pan się wepcha, oni nie uznają kolejki w ogóle, nie? Zawsze przez kolejki się, kto pierwszy, to jest lepszy. Oczywiście, bo jest za dużo populacji w Chinach. Jak oni tutaj przyjęli to troszeczkę z Chin, z zagranicy. A jak się pojedzie w tamtym kierunku do miasta, to już takiego czegoś nie ma. Do ciężarówki z Chin przyjechałem. O, okej. Okej. Maybe here? A. No. Nie rozpoznaję tutaj części tego steka, to jest brzuch. Nie ma już steka. Okej. To lepsze jest to, że zawsze kładą kasę na te kurde krew i to wszystko. Come in, yo. Thank you, come in.
Jest najlepsza wołowina w regionie. Zajęło mi pół godziny, żeby tu przejechać po tą wołowinkę. Ale mam. Haha. Kamenio. To nie jest wołowina, tylko to jest bawoł. Bawuł. Się teraz spytałem pana, to jest bawuł. Ale to jest młody bawuł i świeży bawuł. Co jest na sprzedaż, bo inni zabijają te bawoły stare. A tutaj pan ma te bawoły takie, wiesz, jeszcze młode i dlatego ludzie to tak kupują. I to jest tam bardzo sławne miejsce w regionie. Ta-da. I dlatego dzisiaj jest powód wyjechania z domu i wam pokazuję. Okej, okay, patrzcie tutaj. Ja cię zapiera mi dech w piersiach. Jestem tutaj może, nie wiem ile razy tu byłem już, dużo razy. Ale jak to na to wszystko się patrzę cały czas, to mi się to podoba. Takie na przykład jak Chocolate Hills w Filipinach, takie rzeczy. To tutaj są takie Chocolate Hills, tylko że to nie jest takie popularne. Tutaj jest właśnie te miejsce, gdzie mieszkają plemiona na górach. Te plemiona w ogóle nie mówią w języku wietnamskim, one mówią w ogóle w jakimś innym języku, pomieszanym z chińskim i trochę tajlandzkiego, to już kurde słyszałem, jakiś dialekt. I oni w ogóle wchodzą na wysoko na te góry, to jest jeszcze wyższa góra niż tutaj. W ogóle robią tą górę troszkę płaską, budują taką osadę na tej górze i tam mieszkają. I te w ogóle plemiona nie są w ogóle komercyjne. Oni jeszcze ubierają te ubrania, takie tradycyjne. I kiedyś wam te plemiona pokażę. One tutaj właśnie są. Dzisiaj tylko sobie pojadę po to wołowinę, ale innym razem pojadę zobaczyć te kurde plemiona. I tak to właśnie wygląda. To jest bardzo, bardzo ładne. Jak ktoś był w Filipinach i widział Chocolate Hills, to tutaj takie coś jak Chocolate Hills jest, tylko że to nie jest takie popularne. Bo Chocolate Hills to nie jest takie aż super, super miejsce. Jest tylko jeden region. A tu jest cała prowincja aż do Chin. Tak. To fajnie, taka góra jest płasko, rzeka płynie. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest pole ryżowe, to jest naturalne, czy to zalali sami. Chyba to nie, ale nie, to są tam sieci. Chyba to jest rzeka. Tak, pani sobie siedzi i czeka na rybki. No ta pani to taki jest właśnie tribe, a ta pani nie ma jeszcze, nie mieszka w górę, tylko nie ma stroju fajnego. A tu pan pasie bawoły. O, z nim zagadałem. Ciekawe co powie. Trzeba się tych ludzi nie jebać. Hello, si ciao. Oh, very good. I have here. Bo. Ciao. Ciao. Yes, yes. Very good. Come in. Dzisiaj nie trzeba się tych ludzi w ogóle bać. Jak są tacy przyjaźni, są naturalni ludzie. Trzeba się od takich ludzi czegoś nauczyć. Wziąć to do cywilizacji i nauczyć się od nich tego bycia troszeczkę tak. To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne, jak podróżuję. Tu spędzisz z takimi ludźmi jakiś czas. Cały dzień na przykład spędzisz z takimi ludźmi, to jesteś innym człowiekiem troszeczkę. Spędzisz tydzień, dwa, miesiąc, twoje życie się troszeczkę zmienia. Zmienia się na lepsze, moim zdaniem. A co tu się jak można przejechać? Przez to możesz jechać? Okej? Okay? Kamen nią. Up. Kamen. Paczkę zahaczyłem podwoziem, ale jest spor. O. To nie jest miejsce w ogóle turystyczne. To jest miejsce piękne samym w sobie. Ta cała prowincja Cao Bang dostała UNESCO rok temu jako najpiękniejsza prowincja całego Wietnamu. Jest naprawdę coś niesamowitego. To miejsce w ogóle nie jest turystyczne. Nikt tego miejsca nie zna, nikt tutaj nie przyjeżdża. To nawet nie sądzę, że jakiś turysta tutaj tego przyjeżdża. Tak to ładnie wygląda i naprawdę ci ludzie są naprawdę bardzo mili, naturalni ludzie. I polecam, jak ktoś podróżuje, jak przechodzi koło tych ludzi, to się zatrzymać, uśmiechnąć się, przywitać się, bo przychodzisz przez jego ziemię. Jego ziemia ta sama jest jego dom, bo oni przywiązują uwagi do mieszkania w domu. Oni przywiązują uwagę bardziej na zewnątrz,
a także i w domu. Dlatego tych w domu jest bardzo ubogo, bo tak nie przywiązują uwagi jak i w Polsce. Po prostu nie ma dużej, większej różnicy pomiędzy w domu a na zewnątrz. Zabłądziłem teraz. Mieliśmy jechać, kurde, do granicy chińskiej, a gdzie sobie jadę, kurde, w góry. Ale co jest najlepsze, to że tutaj jeszcze nigdy nie byłem, to lubię. Mosty! Komunistyczne mosty! O, ale patrz, jakie mają drogi na polach ryżowych. Ta droga jest w ogóle idealna droga do jeżdżenia motorem. Nie ma żadnych, kurde, dziur. Piękna droga. Partia zasponsorowała drogę na polach ryżowych dla każdego. Pewnie ludzie wybudowali, a produkty partia za darmo dała. Po tak drogę. Hello! Hello! Where are you going? Home? Didao? A! Nie. Nie? Nie. Bye bye! Look tired. A tutaj. Chłopak już, nowa technologia, nowy inny człowiek niż rodzice, nowa generacja, ale jeszcze musi robić biedak tą robotę, co jego rodzice mu każą robić, no. Takie jest życie, no. Hello. Oh, no, he's not playing. He wants to be free, probably. Look. Free me, not play. Poor buffalo. Look. Pan łapie tutaj ryby? Za czym co tutaj on łapie, patrz. Tutaj woda jest bardzo czysta. A tutaj patrzcie, ile tam jest sieci na tym, kurde, jeziorku. To w ogóle do ryba nie ma, kurde, szans przeżycia. Jak przez oczka nie przejdzie, to nie przeżyje. Zatrzymaj, co tutaj pan złapie w ogóle. Jestem ciekawy, co tutaj ryby łapie. Chodź, nie bójmy się go i zobaczymy. Sinciao. Ka? Ka? Like this? Mała taka? Nie zobaczył tą rybę. Pokaż mi rybę. Chyba nie wiem, czy on ma te ryby. No, no ka? Kon? Kon ka? A, nic nie złapał, patrz. No ka? Nic pan tutaj nie złapał jeszcze. To przymierze od żony uciekł. O, patrz, co on tam łapie? O, patrz, na ciasto łapie. A jaki ma spławik ze styropianu, pan sobie okrągły zrobił. A tutaj właśnie sobie tylko spławiki teraz widzę. Aha, nie widziałem, patrz. Tam ma taki, widzisz, ze styropianu. Ale chyba no to musi to dalej wyrzucić, bo tutaj nie będzie złapie, mi się wydaje. Nie, tu głęboko jest. Okay, like this? I'm where are you from? Balan. Balana. Balan. Salam, nie, to Kao. Cho. Europe. Cho, Europe, yeah. And con COVID. Very happy. nie ma wirusa, ale jestem szczęśliwy. Mam nadzieję, że się mnie nie boi. Ale patrz, jak ci do gruntu, poczek tam głęboko w ogóle jest. A nie rozumiem, co do mnie mówi w ogóle, kompletnie zero. Only thank you. Only thank you, I love you. I love you. że pan tylko zna dwa słowa po angielsku. Banyo toy, ba, chin. Ba, chin. Ba, chin. A, you, 51, huh? You, 51. Ah, 51, to. How many? 60. 60? Sai? Oh, wow, 60. 60 lat ma gość. Jak on wygląda, ty w ogóle. Very good. Ta ryba musi mieć jakieś, kurde, zdrowotne chyba te. Very good. Very, very good. 60 years old. Je tot. And like this as well. Like this. Heels. Philippine. I'm Viet Philippine. Viet chứ. Philippine trước cùng Việt Nam là Đông Nam Á với nhau mà. 10, 11 nước. Bây giờ có cả Timor-Leste nữa là 11 nước.
You were helping in the war. Okay. Tôi từ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam ấy. Yes, yes. Tôi học lịch sử nhiều. Yes. Chẳng qua tôi không nói được thôi. It's learning. Very good, very good. I'm very happy. Tôi học chiến thuật ở Liên Xô ấy, ở Nga ấy. Tôi học ở Hà Nội mà. You go Russia? Có giáo viên Nga về dạng cho tôi mà. And you in the war? Bu 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 bu. Đấy. Vietnam War? Yeah. Wow. He's too young. Too young, 6 years old, 70, Janet? That was 1966-68. He was like only 2 years old. He was 3 years old. Oh, yeah, okay, he didn't fight. Giữa hai người nói chuyện với nhau là bằng tiếng Anh à? Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh là tiếng Jean Vien, Tien An, Charlene. 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 Jean Vien, Tien An. Giáo viên tiếng Anh. Charlene. Ma teraz wakacje, chce przyjechać na ryby, bo ma jest ten, a chyba jakimś wojskowym albo policjantem jest. Jest, jest. Wojskowy. Chce podróżować, ale nie ma pieniędzy. Zawsze go interesowało podróże, bo nie miał pieniędzy, to by podróżował. Lubi podróżować. Very good. Ok, idziemy, nie będziemy przekazali panu. Như bây giờ các anh ở đây mà đi được thì là các anh phải có nhiều tiền thì các anh mới đi được. Cảm ơn nhiều, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Tôi cũng cảm ơn chú. He said, I thank you. Yes, very nice people. Thank you, cảm ơn, cảm ơn. Ok, good luck, we go. Xin chào. Xin chào. Charlene, Charlene. Xin chào, hai người đi gặp may mắn nha. Again. Ok, cảm ơn nhiều. We see you again. Zobaczymy cię jeszcze raz. Xin chào, bye bye. Bye. Come in, yo, thank you. Widzisz? Jak na niego podeszłem, to miał taką kurde twarz wykutą w kamieniu, że aż strach było do niego co zagadać, nie? Chyba to jakiś wojskowy jest albo policjant. A jak z niego zagadałeś, teraz widziałeś, jaki koleś jest, nie? Otwarty. Dlatego się trzeba tych ludzi bać. Czy do nich iść i po prostu zagadać. To wszystko, to jest bardzo, bardzo proste, ale to zajmuje czasu, jak się podróżuje, albo to zajmuje czasu, jak się mieszka, bo to nie jest takie proste. Na przykład jak wyjeżdżasz na jakieś pół roku, to około miesiąca ci to zajmie, żeby się odblokować i wejść w taką atmosferę takich właśnie ludzi lokalnych. Zajmuje to dużo czasu, ale to jest warto. Warto, bo nikt ci tak ci nie pokaże warunków tutaj, jakie istnieją i rzeczywistości danego kraju, jak ludzie lokalnie. Dlatego mój kanał jest poświęcony właśnie ludziom lokalnym. Chcę pokazać, jakie są rzeczywistości, jacy są ludzie dobrzy. Chcę pokazać Azję w świetle, w dobrym świetle, że ci ludzie są naprawdę warci do zobaczenia, warci do oglądania, warci do rozmowy. Naprawdę, coś niesamowitego. Mi to się naprawdę podoba. Codziennie to robię, to co teraz robię, to jest dla mnie codzienność. Ale ciągle mnie to fascynuje. To jest ciężka praca, nie? Hello. A tutaj chińska granica Charlene. Tutaj jest przejście towarowe. To nie jest przejście, że można przejść pieszo i podbić sobie pieczątkę w paszporcie. Granica jest zamknięta w tym momencie. Tam jest do granicy może z pół kilometra, ale... Zakazali nam nagrywać, wygonili nas, bo przy granicy za blisko jest. Tam jeszcze granicy nie było, dlatego nagrywałem. Granica jest troszeczkę dalej, o kilometr. To jest przejście towarowe tutaj. I
to są Chiny. Tutaj od następnego tego miasta jest około 5 km. To jest prowincja Cao Bang, a do miasta Cao Bang jest około 40 km tutaj. Rozgotowany ryż, taki a la klejk. To się nazywa ciao, to jest bardzo popularny tutaj. On jest w tym niezwykłe to, że ta woda jest taka z dobrych kości ugotowana. Taki jest taki klejk, patrz, kobiety biznes. A parę tam warzyw, to jest te chili ostre. Taki klejk robi i ludzie jedzą, tak jak na zimno albo coś. To jest ich ulubione jedzenie na śniadanie albo na kolację. Taki klejk. I zdrowe pewnie jest. Chodź, ile kasy to ma.